bardzo kule! Poszli! Wchodzą w pierwszy wiraż, to wchodzi najszybciej Emil Sajfudinowa, jeszcze tam szeroko jedzie Piotr Pawlicki, wyskoczył na moment tylko Przemysław Pawlicki. Przemysław Pawlicki jest teraz na trzecim, drugim miejscu, na drugim miejscu Przemysław Pawlicki. Na czwartym jedzie Artiom Łaguta, tak dziś szybki, tak wspaniały, tyle słów powiedzieliśmy dobrych o nim i dlatego właśnie Artiom Łaguta chce to jeszcze raz na koniec udowodnić, znalazł tam miejsce pod płotem, znalazł, nie musiał zaciągać ręcznego hamulca. Czy teraz uda mu się na tej prostej startowej? Tak jest, wjechać. Jadą teraz na remis, dlatego że Łaguta i Przemysław Pawlicki na drugim, trzecim miejscu. Ale jeszcze atak Emila Sajfudinowa. Jakiś fantastyczny atak Rosjanina na swojego rodaka Łaguta. Czy zrekontruje Artiom Łaguta teraz na czwartym miejscu? W tym momencie to Unia Leszno jest zwycięzcą tego spotkania. Czy jeszcze coś poradzi Artiom Łaguta? Czy Emil Sajfudinow jednak będzie górą w tej rywalizacji, a z przodu jedzie Piotr Pawlicki?